Od 4 dni testujemy nową kropielnicę, która jest usytuowana obok kropielnicy tradycyjnej. Ta nowa, jej nowość polega na tym, że jest ona elektronicznie dozowana, jak chodzi o wodę święconą, która w niej jest. Każdy przychodzący, który chce się przeżegnać, kreśląc znak Krzyża Świętego i chce przeżegnać się wodą święconą, wkłada rękę między nową kropielnicę a miskę, do której spływa woda. I dozownik w tej nowej kropielnicy dozuje jedną, dwie krople wody święconej, świeżej, czystej, która spływając na dłoń, na palce, no, powoduje, że człowiek może się przeżegnać. Wzięła się idea tej nowej kropielnicy stąd, że zauważono już od nie dość dawna, że ludzie z dużą powściągliwością, a może nawet z pewną obawą, maczają dłonie do tradycyjnej kropielnicy, gdzie woda jest stała, gdzie woda jest po prostu na stałe umieszczona. Tym sposobem jest obawa, że mogą różnego rodzaju jakieś tam infekcje pojawiać się. Więc z tych względów higienicznych konstruktor wpadł na myśl, żeby stworzyć coś nowego. Tak więc tradycja zostaje, w dalszym ciągu woda święcona, tyle że sposób jej, z niej korzystania się zmienił. No więc jak woda się kończy, kropielnica daje sygnał na telefon komórkowy, no, na przykład do proboszcza, i można wtedy wodę wymienić, znaczy dolać, a także informuje, ile osób skorzystało z kropielnicy, również na telefon komórkowy proboszcza. Ponieważ to jest zupełnie nowa sprawa, sprzed 4 dni w niedzielę poinformowałem o tym ludzi, przyjęli to z dużym aplauzem wręcz, jako że ludzie są otwarci na tego rodzaju nowinki, które, podkreślam, nie zmieniają istoty sprawy, ale są jakąś atrakcją i są usprawnieniem i unowocześnieniem tego, co do tej pory było. Bardzo piękny, jest dobry, przydatny, a szczególnie dla tych przewrażliwionych, powiedziałabym. Ze względów estetycznych, prawda? Ale dla mnie może być jedno i drugie. Dobre to dla dzieci, bo będą zaciekawione, prawda? Mamuśki będą podnosić, ojeju, co to, co to. No i będą się uczyć żegnać tą wodą święconą. Także ksiądz proboszcz zawsze ma jakieś dobre pomysły, więc nowoczesność wprowadza do zabytkowego kościoła, prawda? Co jest też potrzebne.